Jest niedziela, w wieczór, mam troszeczkę więcej czasu, więc przyrządzimy coś ambitniejszego. Mam przepis z internetu, jadłonomia, chleb zmieniający życie. Kojarzę ten przepis ze strony My New Roots. O ile dobrze pamiętam, spotkałem się z nim około 5 lat temu. Pamiętam, że kupiłem składniki, miałem je w domu, ale nigdy nie doszło do realizacji tego przepisu. Tutaj czytałem post jadłonomii, ona delikatnie przerobiła ten przepis z wersji bazowej, coś tam w nim pozmieniała. Spróbujemy. Także to będzie mój pierwszy chleb. Moje doświadczenie w pieczeniu chleba to jest takie, że parę razy robiłem chleb bananowy. Nie wiem, jak się robi chleb. Wydaje mi się, że to jest coś trudnego, ale zobaczymy. To jest chleb taki składający się głównie z ziaren, także troszeczkę inny. Jeżeli chodzi o składniki, bazą jest słonecznik. Tutaj mamy jedną szklankę ziaren słonecznika. Potem mamy 3/4 szklanki siemienia lnianego. Tutaj będzie pół szklanki migdałów. Składnik opcjonalny są 2 łyżki chia, ale akurat miałem w domu, więc dodajemy. I jeszcze mamy 10 łyżek, czubatych łyżek zmielonego siemienia lnianego. To jeszcze taka moja mała dobra rada, nie kupujcie siemienia mielonego. Siemię lniane bardzo szybko się utlenia, nie warto kupować mielonego, bo jest bardzo często po prostu bezwartościowe. A można je zmienić po prostu w zwyczajnym młynku do kawy albo w blenderze, także to jest nic trudnego, a zawsze macie świeże siemię lniane. Do tego będą 2 łyżki soli, łyżka syropu z agawy z olejem kokosowym i 1,5 szklanki letniej wody. Tu jest wymieszany olej kokosowy z łyżką syropu z agawy i z ciepłą wodą. To mamy gotowe. To jest nasza baza do naszego chleba. I te wszystkie składniki ze sobą wymieszamy i trzeba będzie chwileczkę poczekać, godzinkę, dwie, aż one wchłoną do siebie. I jak to wszystko wchłonie, to będziemy piec. Ok, więc suche składniki, słonecznik. Mam nadzieję, że ten chleb nam wyjdzie, bo kurczę, już mam go w planach na jutrzejsze śniadanie przed pracą. Okej, suche składniki mamy wymieszane, teraz dodajemy do tego mokre i będziemy mieszać. Siemię lniane z chią nam pewnie tak fajnie to wszystko zagęści i powstanie z tego taki żel pewnie za chwileczkę jakby, znaczy to potrwa. Tutaj jadło w przepisie jest, że jeżeli wszystko wymieszamy, dokładnie będzie mieszać przez parę minut, a potem na godzinkę, dwie trzeba odłożyć. Także na ten przepis musicie zarezerwować sobie troszeczkę więcej czasu. Dobrze, że jest niedziela i możemy się pobawić w kuchni. Pachnie ładnie. Ciekawy jestem, jak to wchłonie tą wodę, bo tutaj tak naprawdę tej wody nam nic nie pływa. Ta masa już jest taka, można powiedzieć, gęsta. Ciasto mamy wymieszane, teraz zostawimy je na godzinkę. Wygląda nie na takie strasznie mokre, więc mam nadzieję, że godzinka wystarczy. A przy okazji Wam przypomnę o sodzie w naszym programie. Tego jeszcze nie jadłem, jest to program, w którym przygotowuję przepisy po raz pierwszy. Po to, żeby Wam pokazać, że gotowanie wcale nie jest trudne, nie ma się czego obawiać i warto eksperymentować w kuchni. To będzie mój pierwszy chleb, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale jestem dobrej myśli. Także czekamy godzinkę i będziemy piec bochenek. Mój pierwszy w życiu. Za nami godzina czekania. Ciasto zrobiło się zdecydowanie twardsze. Myślałem, że ono jest suche, ale teraz jest dopiero suche. Nie wiem, czy warto czekać kolejną godzinę. Niedługo muszę iść spać, także zrobimy takie, jakie jest. A Wy pamiętajcie, jeżeli Wam się podobają filmiki, dajcie łapki w górę. Wtedy zobaczcie kolejne nasze filmiki w proponowanych w przyszłości. I przypominam, że co poniedziałek i co środę są nowe filmiki u nas na kanale. Także pamiętajcie, łapce w górę i najlepiej to subskrybować nasz kanał, wtedy będziecie na bieżąco. Tutaj mam w międzyczasie przygotowaną taką brytwankę, chyba to się nazywa. Nasmarowałem ją delikatnie olejem kokosowym extra virgin i teraz przełożymy naszą masę. Tam mamy piekarnik 185 stopni, w którym za chwileczkę, przez godzinkę będziemy to wszystko piec i zobaczymy, co nam wyjdzie. Na chlebie się takie kreseczki robi, tak? Będzie dumnie. Jak kamerzysta zdecydował, że to będzie du, to będzie du. Ja sobie zrobię kreseczki na wszelki wypadek. Okej, chleb gotowy do pieczenia.
W przepisie jest informacja 50 do 60 minut, także ustawię sobie timer na godzinkę, za pół godzinki go obrócimy dookoła i zobaczymy, co nam wyszło. Widzimy się za chwilę. Mamy mały kłopot, godzinka ponad pieczenia za nami. Zresztą zobaczcie sami, chleb tutaj wedle... Według przepisu mieliśmy go piec 50 minut do godzinki. Należało stukać, puk, puk. O, już chyba słychać. Po godzince jeszcze nie było takiego stuku, tylko na bokach było słychać taki głuchy dźwięk. Na środku jeszcze nie był gotowy, gotowaliśmy, znaczy piekliśmy go tak godzinę 15, godzinę 20, ale wygląda na to, że jest, już będzie gotowy. Także wszystko zgodnie z planem, bałem się, że coś jest nie tak, że ciasto było za mokre. Tutaj jadłonomia zaleca, żeby go nie ciąć na ciepło, bo się rozpadnie. Także zostawiamy go na noc, już jest późno, jutro będę miał na śniadanko. Zapowiada się ciekawie, także zostawiamy go do stygnięcia minimum na godzinę, tu jest napisane. Potem go wyjmujemy z foremki i studzimy dalej. My mamy na to całą noc, zobaczymy rano, co nam wyszło. Chleb testowałem na śniadanie, wyszedł naprawdę bardzo smaczny, delikatnie słony, bardzo mi smakuje. Zresztą zobaczcie sami, jak się prezentuje z bliska. Zresztą, jeżeli chcecie spróbować, ja bym na spokojnie, można spróbować go zrobić z połowy tych składników, bo bochenek wychodzi naprawdę duży, także jeżeli chcecie spróbować, możecie spokojnie użyć połowę składników. Jak się okazuje, pieczenie chleba to nic trudnego, robiłem pierwszy chleb, w życiu nie wyszedł. Tobie też wyjdzie, także warto spróbować. I przypominam, że widujemy się dwa razy w tygodniu, w każdy poniedziałek wieczorem i w środę wieczorem. Nowy filmik na kanale, także klikajcie łapki w górę, subskrybujcie, aby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Do zobaczenia. Cześć.